Świat jest pełen pięknych miejsc. Ja pokażę wam jedno z nich. Dziś to jedna z dzielnic Krakowa, ale jeszcze 100 lat temu było to wolne, królewskie miasto pod górze. Tutaj każdy mur i kamienica mają swoją historię. Podgórzu po dziś dzień czuć klimat przedwojennego Krakowa. Ubierając się tutaj na spacer, nie trafisz na nachalną reklamę. To podkreśla tylko wartość Podgórza. 2/3 tej dzielnicy to tereny zielone, co robi z Podgórza krakowski Central Park. Warto przeznaczyć cały dzień na wycieczkę po tym wspaniałym miejscu. A teraz zabieram was w podróż po najpiękniejszej dzielnicy Krakowa, a jednocześnie perły w koronie tego królewskiego miasta. Zabieram was na wycieczkę po Podgórzu. Naszą podróż zaczniemy właśnie tutaj. Oto leżący na wzgórzu Lasoty kopiec Krakusa. Najstarsza budowla Krakowa i symbol Podgórza. Legenda głosi, że jego usypanie związane jest z Krakiem, legendarnym założycielem miasta Krakowa. Jan Długosz opisuje, że pogrzebano go zgodnie ze zwyczajem na szczycie wzgórza, zaś dwaj jego synowie, wykonując jego wolę, wznieśli kopiec na wieczną pamiątkę. W pobliżu kopca odnaleziono podczas badań archeologicznych ślady kultury łużyckiej. Wewnętrzna konstrukcja kopca oparta została na słupie, do którego przytwierdzono wyplecione z wikliny przegrody, które zostały z kolei wypełnione ubitą ziemią i kamieniami. Taka konstrukcja zapewnia wielowiekową stabilność kopca. Przeprowadzone w trakcie wykopalisk badania geologiczne dowodzą, że do wznoszenia kopca użyto ziemi z okolicy wzgórza Lasoty, a dokładnie z terenu obecnego nowego cmentarza podgórskiego, gdzie w pradziejach istniała osada. W 1849 roku wokół kopca zbudowano fort o charakterze cytadelowym, który był częścią twierdzy Kraków. Budowli tej nadano numer 33. W 1954 roku fort został rozebrany. Do dziś widać jego zarysy z lotu ptaka. Kopiec był zawsze bardzo ważnym miejscem w Krakowie. Niech świadczy o tym fakt, że okna sali poselskiej na Wawelu wychodzą właśnie wprost na kopiec. Miało to przypominać władcom o zasługach ich poprzednika. Z kopca rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Podgórze, jak i inne części Krakowa. Dziś kopiec jest jednym z ulubionych miejsc zakochanych par, które można tutaj spotkać o każdej porze roku. Istnieje kilka hipotez, które mówią, że na Krzemionkach znajdowało się zgrupowanie kilkudziesięciu kopców. Ich funkcja do dziś pozostaje tajemnicą. Opuszczając okolice kopca Kraka, podążamy do miejsca, którego historia naznaczona jest ludzką tragedią. To miejsce to obóz koncentracyjny Płaszów. Obóz znajdował się niedaleko getta i stacji kolejowej. Powstał na terenie dwóch żydowskich cmentarzy. Wewnętrzne drogi obozowe zostały wybrukowane macewami. Wchodząc na jego teren od strony ulicy Jerozolimskiej, miniemy szary dom, który był katownią SS. W jego podziemiach niemieccy oprawcy torturowali i zabijali więźniów obozu. Budowę rozpoczęto od grupy pierwszych 10 baraków na przedłużeniu ulicy Jerozolimskiej. Już w grudniu 1942 roku pierwsze grupy robotników koszarowano w niedokończonych barakach. Warunki pracy były dla nich koszmarne. Pozostałością po cmentarzach są ruiny domu pogrzebowego, który został wysadzony w powietrze przez Niemców latem 1944 roku. Budynek ten odegrał ważną rolę w historii. W skrytce na poddaszu ukryto cenne przedmioty z krakowskich synagog. Mimo iż zachodnie skrzydło, w którym mieściła się skrytka, ocalało,
bezcenne przedmioty zostały odnalezione przez Niemców. Część z nich została od razu zniszczona, a inne zostały wywiezione w głąb Niemiec. Komendantem obozu w 1943 roku został Amon Geth, nieludzki oprawca, który lubował się we własnoręcznym zabijaniu więźniów. Znane są przypadki, gdy Geth kazał zabijać całe grupy robocze tylko dlatego, że znajdowano przy nich pozaobozowe jedzenie. Często ćwiczył ponoć umiejętności strzeleckie, strzelając do więźniów ze swojego samochodu. Ocenia się, że z jego ręki zginęło około 500 osób. W trakcie pełnienia swojej służby zgromadził on olbrzymi majątek, który zrabował ofiarom obozu. Skala tego procederu była gigantyczna. Mimo że istniało nieformalne zezwolenie na takie praktyki, to w 1944 roku Geth został za to aresztowany i osadzony w więzieniu przez niemieckie władze. Opuścił je stosunkowo szybko, gdyż cierpiał na cukrzycę. 4 maja 1945 roku został aresztowany przez armię amerykańską. Mimo że podał fałszywe nazwisko, to został rozpoznany przez byłych więźniów obozu Płaszów. Amon Geth został przekazany polskim władzom, które skazały go na karę śmierci. Został stracony 13 września 1946 roku. Jego ostatnie słowa brzmiały Heil Hitler. Obóz powstawał w kilku etapach. Od czerwca 1942 roku istniał tu obóz pracy przymusowej dla Żydów z krakowskiego getta, którzy pracowali w zakładach zbrojeniowych. 27 listopada 1942 roku podjęto decyzję o przekształceniu go w obóz pracy przymusowej. Z początku obóz przeznaczony był tylko dla więźniów żydowskich, ale sytuacja zmieniła się w lipcu 1943 roku, gdy dowódca SS i policji na dystrykt krakowski utworzył w Płaszowie tzw. obóz pracy wychowawczej dla Polaków. Obóz Płaszów był drugim co do wielkości obozem na terenie Polski po Auschwitz. Ocenia się, iż przez obóz przeszło 150 tysięcy więźniów przez cały okres jego działalności. Zdecydowana większość z nich zginęła. Jednorazowo przebywało tu od 2 do 25 tysięcy więźniów. Latem 1944 roku rozpoczęła się likwidacja obozu. Zaczęły się transporty więźniów do obozów zagłady, rozbiórka budynków obozowych, ekshumacja i palenie ciał pomordowanych. Do tych prac wykorzystano grupę około 600 więźniów pozostawionych w obozie specjalnie w tym celu. Niewiele zachowało się z dawnego obozu. Z samych zabudowań pozostały ruiny budynków starej prochowni oraz domu pogrzebowego. Zwiedzając teren obozu, zauważymy jednak liczne ślady fundamentów baraków czy plac apelowy. Obóz ostatecznie wyzwoliła Armia Czerwona 18 stycznia 1945 roku. Na terenie obozu znajdują się także dwa miejsca masowych mordów. Jedno z nich to Chujowa Górka, wzniesienie na miejscu, którego wykopano głęboki dół i zakopano ciała pomordowanych. Liczba ofiar, jakie pochłonął ten dół, szacowana jest na od 6 do 10 tysięcy więźniów obozu, jak również więzienia przy ulicy Montelupi. Latem 1944 roku, kiedy linia frontu bezlitośnie zbliżała się w stronę Krakowa, Niemcy dokonali tutaj masowych ekshumacji, a ciała wydobyte były palone i rozrzucane po terenie obozu. Drugim miejscem masowych egzekucji jest Cipowy Dołek. Dziś na tym miejscu znajduje się pomnik ofiar nazizmu. Na tylnej części pomnika znajduje się napis: hołdzie męczennikom pomordowanym przez hitlerowskich ludobójców w latach 1943-1945. Pomnik ulokowany został na wale dawnych austro-węgierskich umocnień wojskowych. Jest jednym z najbardziej znanych na świecie monumentów upamiętniających ofiary II wojny światowej. Tuż obok Cipowego Dołka znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej Bonarka. Na terenie ponad 2 hektarów znajdziecie tutaj skamieniałe szczątki organizmów morskich, amonity, gąbki, jeżowce i ramienionogi oraz wiele ciekawych zjawisk geologicznych. Spacerując po rezerwacie, poruszamy się po dnie Jurajskiego Morza. W
rezerwacie funkcjonuje także ścieżka dydaktyczna, z której warto skorzystać. Zwiedzając obóz Płaszów, możecie także spotkać mieszkańców Podgórza, którzy pamiętają jeszcze czasy, w których obóz był czynny. Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach żyje w Podgórzu po dziś dzień. Pomimo, iż na terenie obozu znajduje się już bardzo niewiele zabudowań, to puste przestrzenie skłaniają do refleksji i zadumy w nie mniejszym stopniu niż obóz koncentracyjny w Auschwitz. Posuwając się na południe, trafimy do kamieniołomu Liban. Nazwa kamieniołomu powstała od nazwiska jego właściciela, Bernarda Libana. Sama tradycja wypalania wapna i pozyskiwania kamienia budowlanego na krzemionkach sięga jednak średniowiecza. Od 1942 roku istniał tu karny obóz służby budowlanej Baudienst, założony przez nazistów. Przez okres jego istnienia pracowało tu przymusowo ponad 2000 więźniów. Dziś niestety kamieniołom jest częściowo zalany. Jest to ostoja dla wielu gatunków fauny i flory niemal w samym centrum miasta. Nie zawsze jednak tak było. To właśnie tutaj w 1993 roku dla potrzeb listy Schindlera Steven Spielberg zbudował obóz koncentracyjny Płaszów. Choć dziś ciężko w to uwierzyć, to zbudowano tu 34 baraki, postawiono 11 wież strażniczych oraz replikę willi komendanta. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad $500,000. Niestety niewiele już pozostało ze scenografii wybudowanych przez ekipę filmową. Zwiedzając kamieniołom trafimy na drogę wyłożoną macewami, a także pozostałości ogrodzenia obozu. Scenografia jest tak bardzo sugestywna, że wielu zwiedzających bierze ją za autentyczne pozostałości po obozie. Całość dopełniają rdzewiejące konstrukcje, młyny wapienne, piece do wypalania wapna czy taśmociągi. Niestety wszystkie te obiekty latami nieremontowane i odnawiane ulegają rdzy. W kamieniołomie znajdziecie także masyw skalny nazwany przez wspinaczy El Pułkownik na cześć ściany El Capitan w Yosemitach. Miłośnicy wspinaczki znajdą tu wiele wymagających i obitych dróg. Być może kiedyś doczekamy się renowacji tego miejsca i zostanie ono udostępnione oficjalnie turystom. Z kamieniołomu trafiamy na Górę Parkową, gdzie w malowniczym miejscu ulokowany jest Stadion Korony Kraków. Murawa otoczona jest kamiennymi trybunami, co nadaje mu nieco starożytnego wyglądu. Stadion został otwarty w 1952 roku i miał pojemność 10 tysięcy kibiców. Niestety stadion z roku na rok popadał w coraz większą ruinę. Podjęto jednak kroki rewitalizacji tego pięknego miejsca i nowy operator stadionu ma mu przywrócić dawny blask. Stadion Korony jest miejscem, które trzeba odwiedzić, bo tuż obok znajduje się następny obiekt, nierozerwalnie związany z Podgórzem. Ten obiekt to położona w samym centrum Krzemionek wieża telewizyjna, która mieści się na terenie ośrodka TVP Kraków. Wieża jest najwyżej położonym miejscem na Krzemionkach. Widać ją niemal z każdego miejsca w Podgórzu. Sam ośrodek telewizyjny został zbudowany obok fortu wieżowego Krzemionki, który był częścią twierdzy Kraków. Niestety fort został rozebrany w 1954 roku, ale do dziś zachowały się fragmenty wałów oraz muru. Na Krzemionkach znajdowały się także słynne korty tenisowe. Niegdyś była to tenisowa Mekka. Dziś niestety pozostał po nich tylko plac pokryty betonem. Posuwając się w dół, trafimy na Kościół Redemptorystów, który leży u stóp Krzemionek. Powstał w pierwszych latach XX stulecia. W 1902 roku rozpoczęto wznosić klasztor, a w 1905 kościół, który konsekrowano w roku 1909.
Kościół został zbudowany w stylu neoromańskim z elementami neogotyckimi według projektu Jana Sasa Zubrzyckiego. To pierwszy z podgórskich kościołów projektu tego utalentowanego architekta. Drugi z nich, a jednocześnie jeden z najpiękniejszych kościołów w Krakowie, leży niecały kilometr dalej, w Rynku Podgórskim. To kościół świętego Józefa. Obiekt ten wraz z dzwonnicą i ogrodzeniem został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W 1832 roku w Rynku Podgórskim stanął kościół, który pod koniec XIX wieku był w złym stanie technicznym i za mały dla parafii liczącej 17 tysięcy wiernych. W 1905 roku obiekt wyburzono. Wtedy do pracy przystąpił Jan Sas Zubrzycki. Zaprojektował świątynię zgodnie z wzorcami architektury neogotyckiej w miejsce dawnej klasycystycznej. 24 października 1909 roku kościół konsekrowano. Wnętrze katedry ukształtował na podobieństwo gotyckiej katedry w wersji tzw. gotyku nadwiślańskiego. Wypełnione jest ono licznymi ołtarzami, ławami i innymi elementami w większości wykonanymi w drewnie. W okresie powojennym zmieniono położenie niektórych ołtarzy oraz ambony. Zamurowano arkady pomiędzy ambitem prezbiterialnym a dawną kaplicą Serca Jezusowego. Jako pierwsze powstały ołtarze główny w prezbiterium oraz zwiastowania, dawniej w prawym ramieniu transeptu. Prace przy nich trwały w latach 1908-1909. W 1922 roku zamontowano organy. Miały one dosyć burzliwą historię. Wykonane jeszcze przed I wojną światową w firmie Adolfa Homana, przeznaczone były do kościoła w Baku na Kaukazie. Wybuch wojny uniemożliwił realizację tego celu. Organy zostały wreszcie zakupione przez parafię świętego Józefa i ustawione w chórze nad głównym wejściem do świątyni. W czasie budowy tego kościoła odkryto jaskinię ze śladami prac alchemicznych, która według badaczy zawierała pozostałości prac mistrza Twardowskiego, czyli historycznego alchemika króla Zygmunta Augusta. Kościół jest sakralną wizytówką Podgórza i dla mieszkańców tej dzielnicy jest najpiękniejszy w całym Krakowie. Z Rynku Podgórskiego, poruszając się w górę ulicą Parkową, odwiedzamy najpiękniejszy park w Krakowie. To park imienia Wojciecha Bednarskiego, wielkiego społecznika umiłowanego w Podgórzu. Jego miłość do Podgórza była tak wielka, że kiedy zostało ono przyłączone do Krakowa, wybierając się na spacer, szedł na znak protestu tylko do połowy mostu łączącego Podgórze z Kazimierzem. Być na Krzemionkach i nie wstąpić do tego wspaniałego parku to grzech. Wojciech Bednarski związany był z Podgórzem od 1865 roku. 4 lata później został dyrektorem szkoły. Był także radnym miejskim i założycielem towarzystw samopomocowych. Park powstał w starym wyrobisku kamieniołomu. Prace nad parkiem Bednarski rozpoczął w 1884 roku. Wykorzystując boom urbanistyczny miasta, zachęcał mieszkańców, aby wywozili ziemię wybieraną pod fundamenty do pobliskiego kamieniołomu. Prace trwały 12 lat. 19 lipca 1896 roku nastąpiło uroczyste otwarcie. Parkiem zachwycili się tłumnie przybyli mieszkańcy, jak i gazeta Nowa Reforma. W 1906 roku park oficjalnie został nazwany od imienia swojego twórcy. W parku znajdziemy monument uwieńczony popiersiem Bednarskiego wraz z tablicą pamiątkową. Bednarski zmarł w 1914 roku. Został pochowany niedaleko parku, na starym cmentarzu podgórskim w rodzinnym grobowcu. Dzieło jego życia możemy podziwiać i napawać się jego pięknem do dzisiaj. Opuszczając park, trafimy na plac Lasoty. Jest to przepiękny zagątek Podgórza, a zabudowania wokół niego inspirowane były ideą miasta ogrodu. W XIX wieku miejsce to zwane było Placem na Zbóju, gdyż mieściła się tutaj miejska szubienica. Można się tutaj natknąć na jeże, kuny, a nawet sowy. Znajduje się tutaj także pomnik Edwarda Dębowskiego, powstańca, który zginął w 1846 roku na pobliskiej ulicy Rękawce.
W domu przy placu Lasoty 3 mieszkał kiedyś Antoni Stawarz, jeden z przywódców akcji wyzwoleńczej Krakowa w 1918 roku. Biało-czerwone kokardki dla powstańców wykonywały panie z pobliskich domów, a niektóre tajne narady odbywały się w Parku Bednarskiego. Posuwając się w górę ulicą Stawarza, trafimy do Błoni na Krzemionkach. Po lewej stronie znajduje się tutaj kościół świętego Benedykta. Jest to najmniejszy kościół w Krakowie, powstały w miejsce poprzedniej świątyni w kształcie rotundy, pochodzącej z około X wieku. Kościół jest otwierany jedynie dwa razy w roku, w dzień świętego Benedykta 21 marca oraz w pierwszy wtorek po Wielkanocy w czasie uroczystości rękawki. Archeolodzy prowadzą badania na terenie tego gotyckiego kościoła. Jak dotąd pod posadzką świątyni odkryli rotundę zbudowaną z piaskowca, a na niej przedromański kościół oraz liczne groby. Tuż obok kościoła stały mury krakowskiego getta. W najbliższym sąsiedztwie kościoła znajduje się fort 31 Benedykt, który był częścią twierdzy Kraków. Został zbudowany pomiędzy rokiem 53 a 61 XVIII stulecia. Benedykt to fort wieżowy, a nazwa jego wzięła się od kościoła. Fort był wielokrotnie przebudowywany i służył różnym celom, między innymi był adaptowany na pomieszczenia mieszkalne. W 1934 roku doszło także do wielkiego pożaru, którym spłonął niemal cały dach. W czasie okupacji niemieckiej znajdowało się tutaj więzienie dla jeńców francuskich. W 1944 roku Niemcy zainstalowali w nim działa przeciwlotnicze. Opuszczając Błonia, trafimy do starego cmentarza podgórskiego. Został założony najprawdopodobniej około 1784 roku, kiedy to cesarz Józef II edyktem nakazał przenosić cmentarze z miejsc zamieszkanych. Cmentarz dwukrotnie poszerzano w 1838 i 1895 roku, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność jak najszybszego założenia nowego cmentarza, do czego doszło ostatecznie na początku XX stulecia. W kwietniu 1900 roku stary cmentarz ostatecznie zamknięto, postanawiając chować tutaj jedynie osoby zasłużone dla Podgórza i posiadające grobowce rodzinne. Znajdziemy tu m.in. groby Wojciecha Bednarskiego, Edwarda Dębowskiego czy Emila Serkowskiego. Marca 1941 roku wszyscy mieszkający legalnie w Krakowie Żydzi mieli się przeprowadzić do żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Getto zostało założone w Podgórzu. W 320 kamienicach zamieszkało 17 tysięcy ludzi. Obliczono, że na jedną osobę przypadały 2 metry kwadratowe. Na początku dzielnica została otoczona drutem kolczastym, a w kwietniu rozpoczęto wznoszenie wokół getta wysokiego muru o półkolistych zwieńczeniach przypominających kształtem żydowskie nagrobki. Do dziś ocalały fragmenty muru przy ulicy Lwowskiej oraz na tyłach gimnazjum przy ulicy Limanowskiego. Do getta prowadziły 3 bramy. Jedna z nich mieściła się właśnie tutaj, przy Rynku Podgórskim. Na Placu Zgody, który nosi dziś nazwę Placu Bohaterów Getta, Niemcy dokonywali selekcji. Przy Placu Zgody mieściła się także słynna apteka pod Orłem, której właścicielem był Tadeusz Pankiewicz. Dziś cały świat mówi o Schindlerze, ale prawdziwym bohaterem getta był właśnie polski aptekarz. Apteka działała przez cały okres działalności getta. Niemcy bali się wybuchu epidemii, dlatego nikt nie robił Pankiewiczowi przeszkód. Od samego początku pomagał on podtrzymać kontakty zawodowe i towarzyskie ze światem poza murami, zdobywając przepustki dla kilku naukowców, lekarzy i prawników zaprzyjaźnionych z osobami zamkniętymi w getcie.
Pankiewicz pośredniczył wraz z pracownicami apteki, Ireną Droździkowską, Heleną Krywaniuk i Aurelią Danek w przekazywaniu nielegalnej korespondencji, potrzebnych i pożądanych przedmiotów oraz zamówionych materiałów. Korzystając z pośrednictwa doktora Michała Weicherta, dostarczał leki i przesyłki więźniom obozu Płaszów. Każdego dnia ryzykował życiem, niosąc pomoc mieszkańcom getta. Po wojnie, jak na prawdziwego bohatera przystało, oświadczył, że robił tylko to, co do niego należało. Będąc na placu bohaterów getta, musicie odwiedzić mury apteki pod Orłem, w której dziś mieści się muzeum. W dniach 13 i 14 marca 1943 roku hitlerowcy przeprowadzili ostateczną likwidację getta. 8 tysięcy Żydów uznano za zdolnych do pracy i zostało przetransportowanych do obozu Kraków-Płaszów. Około 2 tysiące z nich zostało zamordowanych przez Niemców podczas likwidacji getta. Pozostałych mieszkańców wywieziono do Auschwitz-Birkenau i również zamordowano. Wiele kamienic do dziś pozostało niemal w niezmienionym stanie. Są niemymi świadkami ludzkiej tragedii. Tuż obok byłego getta znajduje się Zabłocie. Było to kiedyś przedmieście Podgórza, które było jednocześnie jego przemysłowym zapleczem. Rozwój Zabłocia nabrał tempa w drugiej połowie XIX wieku. Wówczas po wschodniej stronie miasta Podgórza przeprowadzono główną linię kolejową Galicji, która biegła z Krakowa do stolicy prowincji. Rozpoczęto także prace wokół budowy największej austriackiej fortyfikacji twierdzy Kraków. W ostatnich latach XIX wieku powstały zakłady kolejowe, przemysłowe i składnice. Funkcjonował dalej port rzeczny, a obszar zabudowy miejskiej ulegał stopniowemu powiększeniu. Nawet wielka powódź z 1903 roku nie zatrzymała rozwoju Zabłocia. W czasie wojny Zabłocie stanowiło miejsce lokalizacji magazynów sprzętu lotniczego i łączności służących jednostce lotniczej III Rzeszy. Po II wojnie światowej następuje dalsza industrializacja obszaru Zabłocia. W 1946 roku powstały tu legendarne zakłady elektroniczne Onitra Telpot. W Telpodzie bardzo mocno działał Związek Zawodowy Solidarność. Kiedy w 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny, w zakładach tych nadal trwał strajk. W murach tej fabryki kręcone były kadry filmu Lista Schindlera. Dziś Zabłocie traci już swój industrialny charakter. Na miejsce fabryk i magazynów powstają apartamentowce, a Zabłocie staje się coraz bardziej atrakcyjnym adresem w Podgórzu. Tuż obok znajdują się wspaniałe bulwary wiślane, które są wymarzone do spacerów i wypoczynku. Najważniejszym jednak miejscem Zabłocia jest Lipowa 4. Mieści się tutaj fabryka emalia Oskara Schindlera. Nazwisko to zna chyba każdy, kto oglądał film Stevena Spielberga. Tu należy zaznaczyć, że było to tylko hollywoodzkie widowisko, oparte na faktach historycznych. Zdania co do Schindlera wśród historyków są podzielone. Schindler był daleki od kreacji Liama Neesona. Znamienne jest też to, że prawdopodobnie nie był on wcale autorem słynnej listy. Jej autorzy to Mieczysław Pemper oraz bracia Stern, a także wielu innych więźniów. Sama zaś lista powstała w biurze zastępcy komendanta obozu do spraw wykorzystania siły roboczej. Wspomnienia Mieczysława Pempera możecie przeczytać w książce Prawdziwa historia listy Schindlera. Żona Schindlera nazwała zaś sam film Spielberga stykiem fałszerstw, robionych pod gotową tezę. Cała ta historia zasługuje co najmniej na osobny film. Nie zmienia to faktu, że dziś przy ulicy Lipowej 4 w dawnej fabryce znajduje się unikatowe muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera. To najważniejszy punkt na mapie Zabłocia. W środku znajdziecie wspaniałą wystawę Kraków, czas okupacji 1939-1945. Jeśli chcecie poczuć klimat Krakowa, w czasie okupacji czy na własnej skórze przekonać się o ciasnocie mieszkań w getcie, to musicie odwiedzić to muzeum.
Puentą wystawy jest instalacja rzeźbiarska Sala Wyborów, symbol etycznych dylematów i postaw w czasie wojny. Muzeum przy ulicy Lipowej 4 jest miejscem, które musicie zobaczyć. Po opuszczeniu muzeum warto wybrać się na spacer przepięknymi bulwarami wisielanymi aż do mostu Marszałka Piłsudskiego. Właśnie tutaj zakończymy naszą krótką podróż po Podgórzu. Teraz pozostaje Wam odwiedzić tę dzielnicę śladami naszej wędrówki, a także odkryć miejsca, których nie zdążyłem Wam pokazać. Uwierzcie mi, jest tu jeszcze wiele do odkrycia. Za gwarę, za przebitą gitarę, tu właśnie wyznaję. Ty wiesz, co jest grane, a jak nie, to daj spokój. Swój spokój, nie prowokuj. Tu zawsze szacunek i pokój. Tu nie chodź po zmroku, tu nigdy bez wyroku. Nie dotrzymasz tu kroku, bo brak ci polotu. To miejsce diabelskie, ale nigdy frajerskie. Wiem, że nie jest sielskie, jak królestwo perskie. Tu się urodziłem, dla mnie jest całkiem miłe. Tu za smyka broiłem, nie tą skórę złoiłem. Pod górze jak pod górze, bluzie i kapturze. Klimatyczne, nieziemskie, jak graffiti na murze. Zawsze daję radę, przetrwa każdą burzę. Pod górze, od matecznego aż po kraka w górze. Tu zawsze śmieć frajerom, tu nie ma dzieci emo. Tu spotkasz profesora i żula nachlanego. Za tych, co przeżyli i się nie skurwili, własne krwi utoczyli, na błędach się uczyli. Za ludzi, co są z nami i za tych za kratami. Tam nie pachnie białkami, o tym wie, kto jest z nami. Tu wrzosno Zamojskiego, tu rynek i korona. Tu wszystko jest obecne, tu ducha czuć betona. I czuję się, jakbym cytował Byrona, bo tej nostalgii już nic nie pokona. I choćbym tu skonał, to nikt mnie nie przekona, że piękniejsza Werona zabytkami najeżona. Tu każda kamienica swym pięknem zachwyca. Wspaniała dzielnica, we mnie ma kibica. Ludzie w okienicach i żar na ulicach. Tu nie stoi bujśnica, ani mecze tarabika. Tu nie ma szans lewica, tu nie rządzi caryca. To Krakowa tętnica, ani jego bocznica. Za tych, co zostali, wypędzić się nie dali. Przetrwali socjalizm i nie stracili wiary. Tu dziś pulę zgarnia stara drukarnia. Tu gdy piję piwo, nostalgia mnie ogarnia. To działo jak broń palna, rozrywka werbalna, pełni legalna. Tu niepotrzebny garniak w górze, matecznego aż po kraka w górze. Właśnie o nim myślę, nim powieki zmurzę.